Miss Destiny 199 poprosiła mnie, żebym zrobił vloga o moich ulubionych zespołach. Jak słyszeliście, nie mam za bardzo oryginalnych gustów. Jest to muzyka, której słucha wiele ludzi. No ale co ja mam tu opowiedzieć? Właśnie nie wiem, dlatego vloga zrobię o czymś trochę innym. Od 1,5 roku kolekcjonuję płyty. I kolekcjonuję je dość tak w miarę na serio. Jest to wyłącznie moja kolekcja, to nie jest coś w stylu rodzice sobie kupili płytę i ja sobie włożyłem ją na siebie na półkę i teraz jest moja. Nie. Czy z rodzeństwem na spółkę? Też tak nie jest. Dużo czasu by zajęło głębsze opowiadanie o wszystkich, więc może jakoś jednym zdaniem każdą z nich. Tenacious D, Tenacious D, super. Grupa operacyjna Ostry Dyżur, płyta kupiona bardzo dawno temu. Wiadomo, jak był szał na to, jak jeszcze słuchałem takich rzeczy. To było przed gimnazjum jeszcze, w podstawówce to było tak. Black Eyed Peas, Elefunk, podobnie, ale płytę uznaję za dobrą do teraz. To jest naprawdę dobra muzyka. U2, 18 Singles, Składanka. Jeden nowy utwór The Saints Are Coming z Green Dayem. Oczywiście składanka wypadałoby, żeby była super. Coldplay, Parachutes. Świetne. Strachy na Lachy, Zakazane Piosenki, czyli płyta z coverami. Może być. Kult Polygono Industrial. Dobra rzecz. Naprawdę dobra i dość taka, no powiedziałbym, oryginalna, jak na dzisiejsze czasy zwłaszcza. System of a Down, Toxicity. Oczywiście System jest jednym z topowych zespołów lat od 2000 roku. No i ta płyta jest jakby kanonem tych lat. Jest to płyta ważna i nie zostało to ustalone bez kozery, więc stwierdzam, że płyta jest dobrą płytą. The Killers, Hot Fuzz lub Fuzz, ale raczej bym się chyba skłaniał ku Fuzz, chociaż nie wiem jak się czyta. Nie wiem jak się czyta. Płyta jest naprawdę dobra. Wszyscy uwielbiają Mr. Brightside. Ja nie, ale jest tutaj wiele innych dobrych piosenek. Muse, Black Holes and Revelations, geniusz. AC/DC, Black Eyes, oczywiście AC/DC. Każda piosenka jest taka sama. Z przymrużeniem oka to weźcie, bo ja naprawdę lubię AC/DC. I płyta jest dobrym hard rockiem. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, to jest coś wspaniałego. Grup są coś więcej niż muzyka, również rewelka. Blood Sugar Sex Magik, Red Hotów, no, kanon funk rocka. Super płyta. Akurat Człowiek. Ludzie bardzo psioczą na nowy akurat, ale według mnie ta płyta ma utwory, które zachowują ten pierwotny styl tego zespołu, więc polecam ją nawet tym starym fanom. Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. Płyta tak wspaniała, że mamy w domu 3 egzemplarze. I to jest prawda, i ja wiem, że to jest dziwne, ale płyta jest świetna. I tak się jakoś złożyło, że mama i tata i ja mamy każdy swoją sztukę. U2, All That You Can't Leave Behind. Płyta, którą się uznaje za jedną z tych najważniejszych płyt U2. Nie jest dla mnie ona jakimś geniuszem, ale jest w porządku. Red Hot Chili Peppers, I'm With You. Najnowsza płyta. Im się więcej ją słucha, tym ciekawsza, no. Tak samo zresztą ze Stadium Arcadium. Florence and the Machine's Ceremonials. Dobra płyta, jakiś świeży powiew w dzisiejszą muzykę. AC/DC Back in Black jeszcze nie rozpakowałem. People of the Haze, People of the Haze. Lokalny wrocławski zespół. Świetny hardrockowy zespół. Trochę z nawiązaniami do Ratmu. Polecam. Jest nawet za darmo do ściągnięcia i jest cała też na YouTubie w kawałkach. Słuchajcie śmiało, People of the Haze. U2, The Unforgettable Fire. Jeszcze nie otworzyłem. Green Day, American Idiot. Każda piosenka jest identyczna. Ale chyba o to chodzi w Green Dayu. No i płyt,
płytę. No, w porze się słucha. Myślę, że jest dobra do samochodu. Chociaż nie sprawdzałem. Republika, dwupłytowy album, to znaczy to jest wydanie takie, bo tutaj jest płyta 1984 oraz płyta Nieustanne Tango. 1984 to jest anglojęzyczne wydanie Nowych Sytuacji. Nowe Sytuacje to jest płyta Geniusz. Nieustanne Tango jest płytą, która jest w porządku. Nieustanne Sytuacje naprawdę polecam każdemu, kto lubi. Nie, inaczej. Nie kto lubi, tylko kto by chciał poznać coś oryginalnego i nie wie, że w latach 80. w Polsce się tworzyły bardzo ciekawe rzeczy. The Offspring Splinter jest w porządku i jest o tyle ciekawy, że nie jest jednolity. Album ten. No. Tyle albumów udało mi się zebrać. Myślę, że jest ilość zadowalająca. Mam nadzieję, że to się powiększy, bo się powiększy. Mam nadzieję, że znajdę czas na przesłuchanie tych dwóch płyt, których jeszcze nie przesłuchałem. No i co? I Wam życzę miłego dnia.